Ekotek. Unieszkodliwienie odpadów to dziś jedno z ważniejszych wyzwań stojących przed rządami państw całego świata. Największym zagrożeniem dla środowiska, a więc i bezpośrednio dla ludzi, są obecnie szkodliwe substancje chemiczne, które były stosowane oraz są dalej wykorzystywane w przemyśle ciężkim. Tradycyjnie stosowane metody unieszkodliwiania tych odpadów nie są jednak skuteczne. Substancje szkodliwe są zalewane betonem i zakopywane pod ziemią, albo mieszane z cementem i wapnem. Z czasem jednak betonowe ściany kruszeją i są wymywane przez wody gruntowe. Wiązania z cementem okazują się nietrwałe, a w rezultacie szkodliwe substancje przedostają się ponownie do środowiska. Naprzeciw grożącej ludziom globalnej katastrofie ekologicznej wychodzi firma Ekotek Polska, która opracowała i wdrożyła rewolucyjną technologię trwałego i bezpiecznego unieszkodliwiania substancji niebezpiecznych. Idea firmy powstała 11 lat temu i tyle trwały prace badawczo-rozwojowe. Miałem szczęście, że spotkałem na swojej drodze pana Dominika Wojewódkę, który doprowadził proces rozwoju technologii do końca i szczęśliwie zarejestrował patent europejski i na Stany Zjednoczone. Sposób działania technologii Enviromix przedstawi jej prezes. Witamy w piekielnej kuchni Ekotek Polska. W dzisiejszym odcinku pokażemy Państwu, jak przygotować bezpiecznego misia. Bierzemy substancję podstawową, dodajemy substancji stabilizującej, dodajemy katalizator oraz szczypta tajnej substancji dla smaku. Uzupełniamy odrobiną wody oraz mieszamy do utworzenia jednolitej masy. Masę tą możemy uformować w dowolny sposób. Czas jej zestalenia wynosi 2 dni, okres pełnej stabilizacji 14 dni. Możemy ją uformować zarówno do postaci cegiełek, jak i również naszego przedmiotowego misia. Ten przyjazny miś dotyczy jednak problemów, które są śmiertelnie poważne i zagrażają wszystkim. Jesteśmy na składowisku odpadów niebezpiecznych w miejscowości Nubarashen w Armenii. Tutaj, na początku lat 80., umieszczono w betonowym mogilniku mieszaninę pestycydów, które przedostały się do wód gruntowych i obecnie zagrażają całej Dolinie Ararackiej. Z rekomendacji polskiego Ministerstwa Środowiska zostaliśmy zaproszeni do Armenii, ponieważ okazało się, że jesteśmy jedyną firmą, która może poradzić sobie z ich bombą ekologiczną. Przedstawicieli państw do technologii Enviromix przekonuje nie tylko jej skuteczność, ale także łatwość w stosowaniu. Odpady niebezpieczne są przewożone do miejsca unieszkodliwienia i podawane do systemu dozowania instalacji. W systemie dozowania są dodawane składniki w odpowiednich proporcjach, materiał stabilizujący i katalizatory. Mieszanina trafia do mieszalnika, w którym wytwarza się jednorodna pasta. Pasta trafia do systemu konfekcjonowania, obróbki gotowego produktu i formowania dowolnych kształtów. Gotowy produkt może być składowany jako odpad stabilizowany, obojętny dla środowiska, a więc na składowisku odpadów przemysłowych, a nie na składowisku odpadów niebezpiecznych. Wyniki naszych badań są zawsze poniżej progu wymywalności, a rezultaty spełniają najbardziej rygorystyczne wymogi ochrony środowiska. Zapraszamy do współpracy.